Dzień dobry Państwu, otwieram obrady 45. sesji Rady Miejskiej, sesja Jarosław Zwyczajna. Witam Panie kolegów radnych, stwierdzam, że na 15 radnych podobnych jest w związku z tym, że Rada może podejmować uchwały i sesja jest prawomocna. Witam Pana Burmistrza Rzeczyckarki, Pani Mecenas, Pana Sekretarza. Witam Radnego kolegę Miściora, radnego Rady Powiatu, witam przewodniczących zarządu sąsiedni, naczelnego wydziału, dyrektorów sztuk, placówek, jednostek organizacyjnych urzędów, dla wszystkich, którzy chcieli przyjść na dzisiejszą sesję. Przystępujemy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad Państwo otrzymali, ponieważ na komisjach zostały podjęte pewne decyzje co do jego rozszerzenia. Proszę bardzo, do tego porządku obrad. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący, mam serdeczną prośbę o prowadzenie czterech uchwał. W związku z tym, że znam już cenę żyta, bardzo proszę o prowadzenie do porządku sesji uchwały dotyczącej spraw obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Kolejną uchwałę, którą bardzo proszę o umieszczenie w porządku obrad, w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu. Kolejną uchwałą, którą bardzo proszę o wprowadzenie, to jest uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego projektu pod nazwą Przyszłość i teraźniejszych w trzech wymiarach Gotania, Grody Czerwieńskie, Kęta Sokalska. To, co wcześniej omawialiśmy na komisjach, ta sprawa jest bardzo gorąca. Niedawno podjęliśmy współpracę z czterema gminami i chcielibyśmy kontynuować Gotanie. Jest możliwość pozyskania, to jest ostatnia szansa na pozyskanie się spółki. W związku z tym, że jest wspólna inicjatywa, żeby coś jeszcze zrobić bardzo dobrego z tego rozdania środków, prosimy o wyrażenie zgody na tę uchwałę. Kolejna uchwała, bardzo istotna, w sprawie wytworzenia odrębnych obwodów głosowania związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta Powierzchowa. Dziękuję. Taka jeszcze, Panie Przewodniczący, taka sugestia, że będziemy omawiali sprawy podatkowe. Moja prośba taka, byśmy mogli wprowadzić pod obrady dwie uchwały dotyczące podatku za punktem 15 obecnego porządku. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja w imieniu klubu Nasza Siła składam wniosek o wprowadzenie z porządku obrad punktu 19. Przeczytam stanowisko kilku razy w jedności Siła na skargę złożoną przez burmistrza miasta Powierzchowa. Zgodnie z artykułem 101 paragraf 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, cytuję, każdy, czy interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Rada Miejska w Powierzchowie w dniu 4 lipca 2013 roku podjęła uchwałę nr 278 przez 2013 w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Powierzchowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Jednocześnie zgodnie z artykułem 90 paragraf 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Pan burmistrz miasta w ustawowym terminie przesłał uchwałę do nadzoru
ale nie przesłał jej do publikacji w formie elektronicznej zgodnie z ustawowym obowiązkiem. Ponadto, zgodnie z artykułem 10, paragraf 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, wyżej wymieniona uchwała nie została rozplakatowana lub ogłoszona w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Zgodnie z artykułem 85 wyżej wymienionej ustawy, nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, a na podstawie artykułu 86 ustawy o samorządzie gminnym organami nadzoru są prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. W dniu 16 września 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 3881 została ogłoszona uchwała, tu jest numer podany, Rady Miejskiej w Lubieszowie z dnia 4 lipca 2013 roku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Lubieszowa z powodu nieudzielenia absolutorium, ponieważ wojewoda lubelski uznał ją za zgodną z obowiązującym porządkiem prawa. W dniu 8 lipca 2013 roku pan Tadeusz Garaj, burmistrz miasta Lubieszowa, powziął decyzję o wyżej wymienionej uchwale Rady Miejskiej, więc zgodnie z artykułem 53 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powinien skargę wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie paragrafu 2. W przypadkach, o których mowa w artykule 52 paragraf 3 i 4, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Jednocześnie zgodnie z artykułem 52 paragraf 3 wyżej wymienionej ustawy powinien w terminie 14 dni wezwać organ do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej. Pan Tadeusz Garaj wezwał Radę Miejską do uchylenia uchwały w dniu 14 sierpnia 2013 roku. Także zgodnie z artykułem 101 paragraf 1 ustawy o samorządzie gminnym mógł ją zaskarżyć w ustawowym terminie. Ponadto zgodnie z artykułem 52 paragraf 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rada Miasta miała 60 dni na odpowiedź na wezwanie burmistrza. Pan Tadeusz Garaj w dniu 7 października 2013 roku złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Rady Miejskiej w Lubieszowie z dnia 4 lipca 2013 roku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta z Lubieszowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Ponadto w skardze pan Tadeusz Garaj powołał się na artykuł 52 paragraf 4 ustawy prawo. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w paragrafie 3, nie ma zastosowania, że nie miał możliwości zaskarżenia uchwały Rady Miejskiej, co jest nieprawdziwe, ponieważ mógł to zrobić na podstawie artykułu 101 ustawy o samorządzie gminy. W dniu 17 października 2013 roku komisarz wyborczy w Zamościu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 4171 opublikował postanowienie numer 12/13 z dnia 14 października 2013 roku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta Lubieszowa przed upływem kadencji w dniu 1 grudnia 2013 roku oraz ustalił kalendarz wyborczy. Komisarz wyborczy, wydając wyżej wymienione postanowienie, uznał, że nie ma żadnych prawnych przeszkód do jego przeprowadzenia. Wobec powyższego przewodniczący Rady Miejskiej w Lubieszowie powinien przesłać skargę sądu bez stanowiska Rady Miejskiej, ponieważ nadzór ze strony wojewody oraz komisarz wyborczy uznali ją za zgodną z obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawa. W związku z tym proszę, składam wniosek o wprowadzenie tego punktu z porządku. Proszę Państwa, był w porządku, w związku z tym nie jestem prawnikiem, natomiast sprawę tą konsultowałem z prawnikiem i chcę tylko przeczytać. Oczywiście Rada zrobi tak jak postanowi, tu nikt nie ma na to żadnego wpływu oficjalnie. Sprawą o występowaniu przed sądami administracyjnymi w artykule 54 paragrafie 1 jest zapis. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
paragraf 2. Organ, o którym mowa w paragrafie 1, czyli w tym wypadku Rada, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od daty od dnia jej wniesienia. W artykule 51, w paragrafie 1 jest zapis. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w artykule 54, paragraf 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w artykule 154, paragraf 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Artykuł 154 w paragrafie 6 brzmi. Paragraf 6. Grzywnę, o której mowa w paragrafie 1, wymierza się w wysokości 10-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Nie będę komentował, bo się na tym nie znam. Natomiast jest taki zapis, jaki jest i Państwo podejmą decyzję. Proszę bardzo, co do porządku. Proszę bardzo. Chciałem, Panie Przewodniczący, prowadzić jeszcze jedną uchwałę w sprawie skierowania osób do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum oraz ustanowienia pełnomocnika. Dziękuję bardzo. To jest uchwała, tak? Tak, proszę. Chyba prośbę, żeby to prowadzić po tej uchwale z tymi obwodami. Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym jest parę wniosków, które będziemy po kolei głosowali. Pierwsze cztery wnioski złożył Pan Burmistrz, a mianowicie złożył wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Kto z Państwa jest wprowadzeniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Wiem, że został, że ta uchwała została wprowadzona. Proponuję, żeby te uchwały podatkowe wprowadzić po podatku od środków transportowych, żeby to był nieruchomości, przepraszam bardzo. Projekt drugi na wniosek Pana Burmistrza, uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wprowadziła ten projekt uchwały. Trzeci to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego projektu pod nazwą Przyszłość i teraźniejszość w trzech wymiarach Gotanie, Gory Czerwińskie, Rzęda Sucharska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, za wprowadzeniem tego projektu uchwały do dzisiejszego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt ten został przyjęty. Czwarta sprawa. Coś mi się tutaj to jest projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta Hrubieszu. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do dzisiejszego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt ten został przyjęty. Głosujemy projekt złożony w imieniu klubu przez kolegę radnego Wojtka Sobisiaka. Kto z Państwa jest za wyprowadzenie z dzisiejszego porządku obrad tego projektu uchwały, żeby przeczytać precyzyjnie. No tak jak na sesji, teraz jest taki film. To jest punkt dotyczący rozpatrzenia skargi burmistrza miasta na uchwałę Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 4 lipca 2013 roku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Hrubieszowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Kto z Państwa jest za wyprowadzeniem tego punktu z dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Proszę się trzymać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 za wyprowadzeniem. Kto jest przeciwny? 1, 2. Kto się wstrzymał? 3. Kto się wstrzymał od głosu? Nikt. Stwierdzam, że punkt ten został w porządku dzisiejszych obrad wyprowadzony. I przystępujemy do punktu. 11 głosów za wyprowadzeniem, 3 przeciw,
dyskusji, nikt się nie wstrzyma. Kto z Państwa, głosujemy projekt uchwały, nie projekt uchwały, a wprowadzenie do dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie wskazania osób do miejskiej komisji do spraw referendum, obwodowych komisji do spraw referendum oraz ustanowienia pełnomocnika. Kto z Państwa jest za przyjęciem, za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Wiedząc, że punkt ten został wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad. Państwa, proszę 5 minut przerwy, ja sobie to poukładam, bo to dosyć dużo tych zmian jest i już przegłosujemy cały porządek. Państwa, przeczytam porządek dzisiejszych obrad. A mianowicie tak, od punktu 1 do 15 był bez zmian, tak jak Państwo ten porządek otrzymali. W punkcie 16 byłby projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żywca za okres 11 kwartałów poszczególnych roku. Ale cały tygodniu zapamiętam, bo kiedy było 3. To się wszystko zmieniło od tego roku. W każdym razie dobrze, czyli w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. To by był punkt 16. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 17. Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kubieszowie w sprawie udzielenia zgody budowy miasta na zamianę nieruchomości przy ulicy Dworzyńskiego. Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kubieszowo w granicach działek położonych przy ulicy Dworzyńskiego w Kubieszowie. Punkt 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego projektu pod nazwą Przyszłość i teraźniejszość w trzech wymiarach dotarcia Grody Czerwieńskiej Rzędna Sochawska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Punkt 21. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza miasta Chrubieży. Punkt 22. Projekt uchwały w sprawie wskazania osób do miejskiej komisji do spraw referendum, obwodowych komisji do spraw referendum oraz ustanowienie pełnomocnika. To był punkt 22. Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Punkt 24. Wolne wnioski i informacje. I punkt 25. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, jest taka zmiana techniczna, kosmetyczna w punkcie 12, w punkcie A, wystąpienie burmistrza miasta. Burmistrza miasta. Chodzi o sprawę zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, czy do tego porządku ktoś najszybszy bardzo? Tak. Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za proponowanym porządkiem obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu następnego, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski rady. Przyjęcie protokołu 44 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 września 2014 roku. Proszę bardzo, czy do tego protokołu ktoś ma jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wiedząc, że protokół 44 sesji Rady Miejskiej 20 września został przyjęty. Punkt 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panu sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatniej sesji w dniu 20 września Rady
wnieśli następujące interpelacje. Pan radny Szulakiewicz wniósł sprawy związane z zamontowaniem barierek przy parku czy w parku, odmalowanie ławek oraz wniósł uwagę dotyczącą tabliczki informacyjną na pomniku Bolesława Prusa. Pan radny otrzymał odpowiedź w tej sprawie. Chcę zaznaczyć, że już podpisana umowa o rewitalizacji Śródmieścia w tym parku, że nie opłaca się teraz wydawać pieniędzy na te roboty, gdyż to w ramach rewitalizacji będzie wykonane. Sprawa napisu tabliczki. Wystąpiliśmy do Towarzystwa Regionalnego Kruszowskiego o opinię w tej sprawie, ponieważ taki patronat sprawuje inicjator tego pomnika, Towarzystwo Regionalne Kruszowskie. Pan radny Kawalec wniósł sprawę pisma, które wpłynęło do wspólnot mieszkaniowych. Taką odpowiedź przygotowaliśmy i została doręczona panu przewodniczącemu radnemu. I drugi temat był sprawa rozplakatowania uchwały z dnia 4 lipca. Otóż burmistrz stwierdził, że ta uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, czego dowodem jest, że zaskarżył tą uchwałę. Ja chcę tylko powiedzieć, bo nie chcę merytorycznie wgłębiać się w tę uchwałę, że w tej uchwale w zasadzie nie ma zapisu, kto jest zobowiązany do wykonania tej uchwały. Takiego zapisu nie ma. W innych uchwałach Rada podejmuje, jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta bądź przewodniczącemu miasta. Takiego zapisu nie ma. Stąd też ta ustawa uchwała nie została rozplakatowana, czego dzisiaj, w dniu dzisiejszym w zasadzie nie ma to znaczenia, bo już tak kalendarz czynności poszedł do przodu, że już w zasadzie nie ma potrzeby wywieszać, bo inne dosyć istotne informacje będą przekazywane w tej sesji. I ja tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie, to bardzo. Panie Przewodniczący, ja w sprawie odpowiedzi na mnie. Ja rozmawiałem z Wydziałem dotyczącym tych śmieci i otrzymałem taką ładną tabelkę w sprawie tych kosztów, tylko że jest sytuacja taka. Pokazujecie Państwo wspólnoty mieszkaniowe, którymi ja administruję, a w niektórych wspólnotach mieszkaniowych ja nie administruję, ale są w kosztach. Wtedy mi na przykład na wolnych takich bloków jest czwórka, dziewiątka, trójka i plus o trzy. I teraz jeśli my sobie te osoby dodamy, a one rzucają do tego samego świetnika, a są tylko wykazane koszty, a koszty są wykazane dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, bez względu na to, kto ich wywozi. To wychodzi, po prostu tu się kwoty nie zgadzają i trzeba było na to zwrócić uwagę. Myślałem, że my nawet na dokumentach, które my potwierdzamy, kto wywozi, jest napisane, że na przykład plusa 3 i plusa 5. I teraz brakuje mi w gruncie rzeczy do tego, tutaj jest ładnie napisane, 265 osób. Pokazane mamy na przykład w lipcu 805 osób, brakuje 4 wspólnot mieszkaniowych, 265 osób dołożymy do tych kosztów, które zostały wykazane, czyli mamy kwotę nie 7,79, tylko mamy 5,86 w kosztach. Co się tyczy sierpnia, przy niższych kosztach, które MBG tutaj wykazuje, ilość osób nie się zwiększyła do 1074 osób, jest 5,61. Jeśli ktoś dokumenty szykuje, to proszę zwrócić uwagę. W tym momencie rozumiem, co ja administruję, tylko są wspólnoty, które mają wspólne kontenery. Znaczy ta trójka z czwórką, dziewiątka pana Mariana jest w dziesiątce, w tym momencie też jest 90 osób, których tutaj nie ma. I to o to mi wyłącznie chodzi. Jeśli ktoś potrzebuje, to myślę naprawdę tak, jak jest. To jest jeden temat. Drugi temat, proszę o mnie, żebym ogłosił interpelację, chodzi o pana Czesława Nowaka. Otrzymałem pismo, że tej treści, że mając na uwadze obecny stan techniczny budynku na 8 planowany jego remont kapitalny, planuję zostawiam do pana dyspozycji lokal usytuowany w budynku socjalnym przy ulicy Wydeckiej 20 przez 7 w Kubieszowie, wielkości chyba 25 metrów kwadratowych.
Zadany okres to jest na pierwszy składa się z pokojów wnętrznych, kuchenni i łazienkich wyposażonych w instalację wodną i medycyną, czyli mówimy o tak zwanych budynkach socjalnych. On się do mnie zwrócił, mówił, on się z tym nie zgadza. Co on z tym powinien robić? Bo mówi się o remoncie, w kontekście się mówi o sprzedaży tego budynku. Czy to prawda, nie wiem, mówię te słowa, które tutaj usłyszałem. Czy to naprawdę chodzi o remont? Czy chodzi o sprzedaż? Chciałbym się na temat coś dowiedzieć. Bo ludzie mówią różne rzeczy, proszę. Jeśli mówimy o remoncie, to czy ci ludzie wrócą po tym remoncie do tego budynku, czy już ci ludzie nie wrócą, czy płyną na te 25 metrów? Budynki socjalne nie są tworzone na to, żeby mieszkańcy, którzy płacą i nie mają do nich zastrzeżeń, przenosić do socjalnych rzeczy, tylko uwarunkowali na przepuszczalnie eksmisji i innych rzeczy. Także chciałbym te sprawy trzymać przed powiedzieć. I wczoraj okazała się sytuacja, że widzę, że starostwo powiatowe podjęło decyzję o przekazaniu pieniędzy na dokumentację do basenu. I myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, że tego, co pisze na Lubię, że będzie to tak zwany basen powiatowy, nie gminny. Czyli gminy mają w tym kooperować. No i myślę, że panie burmistrzu, że w wcześniejszej rozmowie z burmistrzem Garajem, że my w to wchodzimy, oni mają porozumienie przygotować. I mamy przystąpić, że rekomendacje na ten basen. Także tutaj bym panie przewodniczący, szanowną radę, ja od razu odpowiadając na te wszystkie pytania pana radnego. Jeżeli są uwagi do przekazywania informacji, to byśmy chcieli zgodnie dać na piśmie, z czym pan się nie zgadza, żebyśmy się mogli odnieść. Bo w tej chwili, jeżeli ktoś mówi o jakichś stawkach i mówi, że my coś pomyliliśmy, to dla nas jest mało wiarygodne, bo nie wiemy, o czym mówimy. I zresztą jak przekazujemy to przed kamerami, to ludzie tak naprawdę są zdezorientowani, nie wiedzą w tym momencie, kto się pomylił i dlaczego. Fajnie by było, jakbyśmy odpowiadali do siebie na piśmie, jest to wtedy sformułowane, jakie są zarzuty, my odpowiemy merytorycznie, dlatego jesteśmy, żeby przygotować odpowiedź właściwą. Kolejne pytanie dotyczyło zamieszkania tego budynku. Jak pan wie, gmina spółdzielnia wystąpiła, którą pan administruje, że jest osoba, która podlega eksmisji. My w związku z tym, że jest eksmisja, przekazujemy lokal dla państwa, tak? To nie tak. Chodziło nie o ten rynek. Okay. Jeżeli chodzi o ten rynek, budynek, to na tę chwilę jeszcze nie wiadomo, czy on będzie remontowany. Na razie będą prowadzone analizy. Skoro przygotowaliśmy budynek, a są zgłaszania mieszkańców, że potrzebują oni remontu, w tej chwili ile środków wydaliśmy na remonty, państwo wiecie. W związku z tym, że jeżeli budowaliśmy budynki, to my staramy się tym ludziom pomóc. I bezpośrednio, jaki sposób możemy pomóc? Mówimy o socjalnych budynki, zresztą wszyscy wiedzą, na Grudeckiej budowaliśmy luksusowe domy. Jak wszyscy wiecie państwo, te domy socjalne to są takie domy przechodnie. W tej chwili ktoś się znajduje w złej sytuacji, my staramy się maksymalnie pomóc. I to jest propozycja miasta, zresztą państwo też podejmowaliście i głównie państwo podejmowaliście na naszą prośbę tutaj decyzję w sprawie budowy tych domów socjalnych. I to jest propozycja miasta, myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Co stanie się, czy ewentualnie z zasobami miejskimi, czy to będzie do remontu, czy to będzie w innej formie, również państwo będziecie mieli udział w tym, żeby podjąć taką decyzję. Zobaczymy po analizach. Jeszcze jedna mówię, mówił przez basenu. Właśnie są takie propozycje medialne, tak? My nie mamy nic na piśmie. Szanowni Państwo, poczekajmy na piśmie, tak? Wiele rzeczy się mówiło o różnych rzeczach, tak? My też staraliśmy się, jak Państwo pamiętacie, basen przeprowadzić budowany przez miasto, bo nikt nie chciał się go podjąć i mieliśmy porozumienia ze wszystkimi gminami, które miały partycypować w kosztach. Więc dla nas nie jest to nowe. Ponieważ myśmy przygotowali dokumentację, zresztą chyba kilka kadencji szykowały te dokumentacje i byliśmy na takie same działania przygotowani. Tak, czy to było jeszcze za pana Zbyszka Doleckiego, czy za nas został poprawiony ten basen, który został przygotowany zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami technicznymi. Jeżeli starostwo podjęło taką inicjatywę, my się bardzo cieszymy. Jeżeli można by było tutaj, wykonaliśmy dokumentację za pieniądze miejskie, tak? Jeżeli by można było w jakiś sposób wspomóc starostwo, jak najbardziej. Mam dokumentację wspaniałą, zresztą Państwo ocenialiście, oglądaliście. Może być to produktem turystycznym. Jak najbardziej powinniśmy to finansować jako powiat. I zgadzam się, że wszystkie gminy powinny w to wchodzić, bo nie miasto, bo my jesteśmy za słabym tutaj podmiotem, chodzi o dochody. Zresztą widzicie, na bieżące potrzeby jest bardzo trudność z budowaniem tego, co jest w naszych zasobach.
jest bardzo trudno, tak, czy budowanie domów socjalnych. Są to bardzo, czy kanale, są to bardzo wielkie pieniądze, nie stać nas na to. Ale przy współpracy jesteśmy za jak najbardziej. Mamy dokumentację, być może, bo Państwo mówiliście, że bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy na dokumentację. Możemy się dzisiaj podzielić, mamy dokumentację, możemy się jakoś tutaj fakty sporo tych kosztach. Jestem jak najbardziej za. W takim celu, to musimy mieć dokumenty potwierdzające, bo kaczki dziennikarskie, one były, pojawiały się, nie wiemy co z tym tematem. Poczekajmy na konkretne. To w ramach odpowiedzi. Nie ma więcej pytań. W związku z tym przystępujemy do punktu 5. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami. Państwo taką krótką informację otrzymali, czy do tej informacji ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę o przygotowanie. To jest bardzo za przyjęcie tej informacji. Proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informacja została przyjęta. Przystępujemy do punktu 6. Sprawozdanie burmistrza miasta o pracy w okresie międzysesyjnym. Taką informację Państwo radni mają. W związku z tym, czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam prośbę o rozszerzenie punktu 7. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Rzeczywiście rano idzie 18 października na zaproszenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Spotkanie to były takie warsztaty szkoleniowe, chodzi o poszukiwanie zdobycia gazu łupkowego. Wiele narosło jakichś kontrowersji prasowych, różnych rzeczy, które po prostu nie są prawdziwe. Byliśmy tutaj z panem naczelnikiem Henrykiem Demendeckim, myśmy słuchani cierpliwie, oglądaliśmy to i powiem Państwu tak, wszelkie mity, które narosły w społeczeństwie. Ja wiem, że nie wszyscy mamy jakby wiedzę na temat górnictwa, a na pewno gazu łupkowego. Okazało się, że jest to wydobycie najmniej szkodliwe ze wszystkich kopalin, jakie są możliwe. Nie ma mniej szkodliwej jakby ingerencji w środowisko. Pokazane było, jak się to wykonuje realnie. Były pokazane, w jaki sposób robi to górnictwo naftowe polskie. Jakie ma do tego, jak już wykonuje te odwierty, w jaki sposób to wygląda, jaka to jest infrastruktura. Powiem Państwu tak pokrótce, bo jeżeli miałbym się tutaj mówić o sprawach technicznych, to chyba na oddzielną sesję. To są bardzo ciekawe, mam materiały, dostaliśmy szkolenie materiały. Tak naprawdę pokazany był po odwiercie to, co zostaje po rekultywacji, jaki wpływ ma to na środowisko. Powiem Państwu, bardzo znikomy, a może nawet żaden wpływ. Tutaj jak były takie zresztą Państwo wiecie, wiele lat pracowałem w inspekcji sanitarnej i sprawy wody, wód gruntowych, powierzchniowych, jakby zależały mi, czy to rzeczywiście ma wpływ. Okazało się, że nie. Sposób przygotowywania i zabezpieczenia instalacji jest w taki sposób robiony, że nie ma prawa dostać się nic do wód gruntowych. Metodologii nie chciałbym pokazywać, bo to rzeczywiście jest to, trzeba było szczegółowo, ale jak ktoś jest z Państwa zainteresowany, zapraszam, pokażę w gabinecie, w jaki sposób jest to pokazane. Fundamentowanie nie ma to wpływu na środowisko. Ktoś pytał o ten płyn, który się wlewa w odwiert, żeby później w wyniku tego płynu pod ciśnieniem wydobyć gaz. Czy to ma wpływ? Okazuje się, że to jest w 95% woda. Pozostałe czynniki rzeczywiście są to związki chemiczne, które są używane dzisiaj w gospodarstwie domowym i one są w takiej znikomej ilości, które nie mają wpływu na wodę. Ktoś pytał, znaczy było szereg pytań, tak, co się dzieje z tym płynem, tak, bo to wlewa się jakiś płyn i co się dzieje, tak, czy gdzieś. Powiem Państwu, on się wydobywa również z gazu. Gaz jest płynny, później jest osuszany. Część płynu tego się odzyskuje do następnego odwiertu. Jest to tak znikomo, o znikomej szkodliwości. Zapraszam do gabinetu, pokażę wszelkie materiały wytyczne, jak to się dzieje. I powiem Państwu, odbywa się to w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i nie ma to wpływu na środowisko. Tam były różne pytania dotyczące wyszukiwania tych metod, metody wyszukiwania
gazu. Najpierw się robi badanie sejsmiczne i każdy myśli, wow, co my robimy, nie? Czy tam nie spowoduje to jakby naruszenia budynków czy innych obiektów. Okazuje się, że nie. Są to wyrobione w taki sposób, że nie wpływa to na budynki. Pokazywano na badania były robione w mieście przy kamienicach. I nic się nie działo. Budynki, które wywoływały wydania sejsmiczne. Są to o takiej częstotliwości, które nie wpływają szkodliwie na budynki. Firma dodatkowo jest zabezpieczona, że na wypadek, jeżeli by się coś takiego stało, mają specjalne ubezpieczenia, więc do tej chwili nic się nie stało. Były takie sytuacje, gdzie mieszkańcy skarżyli. Oczywiście firmy się odnosiły, sprawdzały. Okazuje się, że później wykazali nieuczciwość tych ludzi, ponieważ te pęknięcia były wcześniej i wszystkie różne takie historie, które ludzie opowiadali, no i później z przykrością muszę stwierdzić, że wielka jest nieuczciwość i wykorzystywanie akurat sytuacji do własnych potrzeb. No ktoś chciał wyremontować... Panie burmistrzu, ja przepraszam, nie tak można. Jak pan się odniósł do tego, co w naszym terenie tu jest? W naszym terenie, muszę państwu powiedzieć tak, jeżeli chodzi o miasto Hrubieszów, nie będzie odwiertu na terenie miasta Hrubieszów. Najbliższe to jest okolice Dołchowyczowa i niedługo będzie wyglądał taki odwiert. Tak mi się wydaje. Ja przepraszam, jeżeli państwo... Nie, no bo może państwo by chcieli o całej konferencji, tak? Jeżeli decyzja jest do naszego terenu, to... Proszę bardzo, ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to proszę o przygotowanie. Proszę państwa, jest przyjęcie informacji burmistrza o pracach w okresie inwestycyjnym. Zechcę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Przystępujemy do punktu 7. Interpelacje, do pytania i wnioski rady. Proszę bardzo, czy ktoś w tej sprawie ma jakieś? Proszę bardzo, proszę radny prezes. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja sobie pozwoliłem dzisiaj poprosić pana sekretarza o zamontowanie tutaj audio wideo i dziękuję za to. A tutaj rodzi się taka pewna refleksja. Ja przed kilkoma laty prosiłem, rzucałem hasło, żeby nasza sala konferencyjna została wyposażona w sprzęt audio wideo, czyli coś, co podchodzimy, komputer, podchodzimy, wkładamy nośnik informacji i od razu nam się wyświetla, nie musimy przychodzić i tutaj specjalne zabiegi czynić. Tak na marginesie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Polsce przeznaczyło do 2020 roku bodajże, mogę się mylić, 8 miliardów na cele cyfryzacji i życia społecznego. Także to jest refleksja. Natomiast teraz do meritum. To, co za chwilę powiem, nie jest skierowane przeciwko panu burmistrzowi, przeciwko Radzie, ani tej, ani poprzedniej. Po prostu jest to pewna refleksja. Pewna refleksja, która dobrze było, żeby nas skłoniła do pewnych działań. Ja chodząc, nie będąc jeszcze tutaj Rady Miasta, spoglądałem na pewne sprawy, nie miałem prawa głosu, gdzieś tam wspominałem. Natomiast gdy jestem tutaj, mam obowiązek sumienia, żeby o tym powiedzieć i to czynię. Nie trzeba. Nie trzeba. To jest przede wszystkim tak. Ja chciałem podziękować IPN-owi, Instytutowi Pamięci Narodowej, za wypełnienie swojej misji w obszarze edukacji społecznej. Natomiast Towarzystwu Regionalnemu Hrubieszowskiemu za inicjatywę tego, żeby ekspozycja, nie jestem w stanie, ja to nazywam martyrologia ziemi zamojskiej. To się nazywa inaczej. Tylko, że troszkę niemieckiego tutaj jest, mogę przykręcić. Za to, że spowodowało TRH, że ta ekspozycja tutaj zaistniała. Będzie ona istnieć do końca tego miesiąca. I tutaj taki jest apel do, prośba przede wszystkim do rodzin, do rodziców, żeby jednak dzieci zaprowadzić i skomentować to. Także do szkół. Idąc w stronę, zresztą wszyscy to widzieliśmy. Ale to jest dalszy ciąg tego wszystkiego, proszę państwa. I poległy w walce o wolność i niepodległość ojczyzny w latach 1939-45 składa hołd społeczeństwu powiatu hrubieszowskiego i ja mam nadzieję, że do pana starosty także ta informacja dojdzie, bo nie tylko to jest na terenie miasta Hrubieszowa, ale tutaj jest napisane powiatu hrubieszowskiego. Składamy hołd poległy 39-45. Ten pomnik powstał, jeżeli się nie mylę, w latach 60-70. Pamiętam jeszcze razem, że wraz z tędu z uczniem chodziliśmy tam w czasach tamtych i składaliśmy kwiaty. Fajny napis jest. Idziemy dalej. Zaczyna to wyglądać coraz gorzej. Proszę państwa. Zaczyna to wyglądać coraz gorzej. Znaczy,
Ja mówię, nie kieruję tego przeciwko personalnie nikomu. Proszę tego źle nie zrozumieć. Jest refleksja. Tak dochodzimy do tego miejsca. I tak wygląda ten pomnik. Wjeżdżając w stronę Zamościa, mamy wizytówkę Kubiszowa. Następny pomnik, o którym wspominałem 2 lata temu. Także. I no cóż. Zbliżając to żołnierzom Armii Krajowej i batalionów Głowcy zamordowanym w Kubiszowie w 1944 roku. To jest mogą tutaj strzelca biblioteki naszej pedagogicznej. I faktycznie może by się jakoś zgasić. Nie wiem, że to mogło. Bardzo tak. Nie wiem, że to mogło. I tutaj są te trzy rysunki od tyłu, zdjęcie od przodu i z boku. Bez komentarza. I tutaj dalej idziemy. Księdzu Stanisławowi Staszycowi, ja to jest celowo to wziąłem, to wygląda w tym momencie inaczej. O tym mówiłem. Ja miałem nadzieję wówczas, że my tutaj podejmiemy decyzje wiążące, które spowodują, że będziemy kludni z tego, co nas otacza w tym aspekcie. No, już ktoś się wychylił przed szereg i zrobił to społecznie. Tak to wyglądało. Drastyczniejsze zdjęcie zabrałem. Wyglądało to bardzo długo w ten sposób. Czy ten pomnik został tutaj zabezpieczony w taki sposób, żeby czy tylko zaszpakowane, czy to się za chwilę znowu pojawi? Bardzo możliwe, że się... Znaczy nie byłem teraz, przepraszam, nie robiłem zdjęć. Skorzystałem z zasobów Kubiszowska.pl i ten pomnik wygląda w tym momencie w ten sposób. Ale powiedziałem, czynem społecznym, a nie działaniami strukturalnymi. I teraz, przepraszam bardzo, to właściwie to tylko tyle. Natomiast jeszcze jedno, tak jak na przykład pan sekretarz nie odniósł się do mojej wypowiedzi z poprzedniej. Ja tylko obrazami chciałem powiedzieć. Tutaj chodzi o ulicę Wyzwolenia. O ten plac, który od 3 lat walczy. Wygląda to w ten sposób. Wyjeżdżając do Zamościa mamy Zosina do Kubiszowa. Wygląda to w ten sposób. Wygląda to w ten sposób. Przypomina plac. Trudno nazwać, bo tutaj te bramki zrobione były własnym sposobem. Czyli coś chcą te dzieciaki. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli Państwo pozwolicie do tego, ten nasz herb drogi zostawimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Radny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. W zeszłym tygodniu zostało zorganizowane spotkanie z pewnym politykiem w Domu Kultury i dotarły do mnie takie informacje, że organizatorzy napotkali na pewne problemy w organizacji tego spotkania. Otóż okazało się, że żeby zorganizować takie spotkanie trzeba napisać podanie do Pana Burmistrza. Oni napisali, pan burmistrz podobno się nie zgodził na początku, potem po interwencji posła się zgodził, spotkanie się odbyło. Ja przyznam się, że jak usłyszałem tę informację, to jak w tym dowcipie pobiegłem szybko, włączyłem telewizor, czy przypadkiem zamiast Toleranka nie przemawia generał Jaruzelski. Otóż moje zdanie jest takie, że każdy, powtarzam, każdy, kto chce, żyjemy w wolnym kraju, każdy, kto chce, powinien mieć prawo zorganizowania w takim budynku użyteczności publicznej spotkania i sobie tam pleść, gadać głupoty, pleść banialuki i nawet mówić rzeczy niezgodne z obowiązującym porządkiem prawny. I ani pani dyrektor Domu Kultury, ani pan burmistrz nie powinni, że tak powiem, w tej sprawie interweniować. Od tego są odpowiednie organy. Jeżeli ktoś powie tak, a tam na przykład sataniści albo jacyś neonaziści mogliby zorganizować takie spotkanie, to trzeba temu zapobiec. Jeśli jest takie podejrzenie, proszę wydać pozwolenie na zorganizowanie spotkania, zgłosić odpowiednim organom i oni sobie tam z tymi ludźmi porządek robią. Żeby było śmieszniej, spotkanie było z europosłem, z partii parlamentarnej. Teraz moje pytanie jest takie, panie burmistrzu. Co to znaczy to ręczne sterowanie? Na jakich, że tak powiem, zasadach pan stawia się w roli cenzora, czy tam arbitra, kto może organizować spotkania w Domu Kultury. Ja takie mam brzydkie podejrzenie, że to ma jakiś związek z planowanym referendum.
Proszę o odpowiedź. Proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze coś w stanie? Proszę. Ja bym się, panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców ulicy Kruczej złożyć taką prośbę i inspirację. A więc droga między, taka zewnętrzna droga, to jest droga miasta. Około 40 metrów dzielących między i ze 3 metry szerokości, około 3 metrów szerokości. To jest między Krucza między 15 blokiem, a domami rządzącymi, a w zasadzie to 11D. To niewielki jest ten odcinek, ale oni dostali się prośbę, żeby utwardzić to, jak się porzucił, bo otwarte wieki w takim sposób. Proszę bardzo, jeszcze, przepraszam, zapomniałem. Chciałem ogłosić, że z dniem 22 października deklarację do przystąpienia do klubu radnych jednostki siła złożył kolega Jurek Czerw i jednogłośnie został przyjęty z władzą grupą. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś problemy? Proszę bardzo, panie burmistrzu, pan zaprzeczą. Panie przewodniczący, jest sposób mi odpowiedzieć na... Ale to jest w miarę krótko. Ja powiem tak, szybciutko, bo fajnie się przedstawia przy mediach jakieś takie bardzo, bardzo jakby takie hasła, które nęcą ucho. Tak ja powiem państwu, jaka jest prawda, a państwo powinniście to wiedzieć w 100%. Realizowaliśmy projekt taki, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powierzchowie. Jest zakaz realizacji pełni przedsięwzięć przez HADEK. Co do HADEK-u, państwo zdajecie sobie sprawę i wielu z państwa widziało albo słyszało, jak się, że kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie tego, czy zarządza. I tutaj nie ma ręcznego sterowania. Informacja była, mianowicie, nie wiem czy państwo wiecie, ale od wielu miesięcy walczymy o środki, które powinniśmy dostać z refundacji. Ci radni, którzy w tamtej kadencji byli, podjęli decyzję w sprawie modernizacji budynku użyteczności publicznej. Kosztowało nas to bardzo wiele środków. I w tym momencie, żeby odzyskać te środki, my walczymy. Jeżeli państwo mówicie o tym, że można w takich budynkach realizować inne zadania, to nam odbiorą możliwość pozyskania tych środków. W tej chwili złożony jest projekt i czekamy na zwrot środków. Państwo powinniście wiedzieć, jeżeli nie wiecie, to bardzo proszę zgłosić się do wydziału tutaj naszej promocji i dowiedzieć się, o jakie miliony chodzi. I to nie kwestia żadnej polityki, bo w Domu Kultury jest pani dyrektor, która zarządza tym obiektem. Tam jest wyznaczone pomieszczenie do spotkań, które jest nieobjęte projektem i jest wyłączone celowo z projektu, żeby mogły być organizowane różne spotkania. Więc od razu mówię państwu, że to, co ktoś próbuje obrać w jakąś tam politykę, w jakieś dziwne rzeczy, to nie. Bądźmy gospodarzami w swoim domu i pilnujmy rzeczy, ale które są... Na, panie burmistrzu, pan nie na temat mówi. Ja mówię na dlaczego? Nie ma żadnego, ja jeszcze raz mówię, nie ma żadnego sterowania ręcznego i w HADEK-u jest pani dyrektor, która podejmuje decyzję w sprawie wynajmowania i jeżeli państwo pamiętacie, że zakładamy, że HDK, Lubieszowski Dom Kultury ma mieć jakiekolwiek wypracowane pieniądze, to z czego ma mieć, jak nie z wynajmu? Jeżeli to wynajmują posłowie, oni mają na to środki i mogą negocjować z panią dyrektor warunki wynajmowania pomieszczeń. Więc to jest tam o konkretne, te zarzuty mówię, że są nieprawdziwe. Nie są zarzuty, nie? To są, te opowieści są nieprawdziwe, więc państwu informuję, że jeżeli nie może i to decyduje pani dyrektor, ona wie, jak było realizowany ten obiekt, co zostało zrobione i jakie pomieszczenia ona ma wyłączone z projektu termomodernizacyjnego i które może wynajmować za środki publiczne, tak? Bo niektóre są realizowane za darmo, tak, pomieszczenia. Bo to są zadania realizowane, to są zadania burmistrza, czy wspólnie pod patronatem burmistrza realizowane. Te pomieszczenia są wynajmowane po prostu wypożyczane darmowo, tak? I tutaj nie ma żadnych jakby rozdźwigów. I proszę zwracać uwagę, żadnej polityki tutaj nie uprawiamy, ani związanej z referendum, ani nie negujemy, który poseł może, a który nie może, tylko jest dyrektor HDK, który decyduje w jakim terminie i w którym
w jakim pomieszczeniu może to być? Jeżeli Państwo wiecie, to jest wyłączona kawiarenka, tak zwana kawiarenka, bo tam działalność, nie wiem kiedy była prowadzona. Panie burmistrzu, mogę coś dodać? Bardzo proszę. Nie wiem, czy chodzi akurat o tego posła, ale byłam świadkiem, podpisując korespondencję, jak przyszedł pracownik biura posła Kuźmiuka, nie wiem, czy to akurat o tego posła chodzi, z zapytaniem do sekretariatu właśnie, gdzie ma się udać w celu wynajęcia pomieszczenia. I sekretarka poinformowała przy mnie, podpisywałam akurat korespondencję, więc mogę Państwu powiedzieć to, co słyszałam, że ze sprawą tą powinien zwrócić się do pani dyrektor Domu Kultury, bo tylko pani dyrektor jest tutaj władna. I podziękował i poszedł. Także nie wiem, być może pani dyrektor zdecydowała, żeby jeszcze go raz odesłać. Trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie byłam świadkiem, jak został poinformowany, że decyduje w tych sprawach pani dyrektor Domu Kultury. Ja chciałbym zapytać pani burmistrzu, bo kiedyś to też miałem taką propozycję wynajęcia i pani dyrektor wysyła mi sekretarzy panu burmistrzu. Nie można mówić, że pani dyrektor chciała wycytować pani burmistrzu, bo to jest proszę bardzo. Natomiast interesuje mnie to, o czym pan Sołtysiak mówił, czy ci ludzie, panie burmistrzu, do pana mówię, czy ci ludzie wszyscy składali i napisali obywatelskie na nim, a ma odpowiadanie, jak pokażę. Czy obywatelskie, no bo przepięknie. Proszę, bo ja słyszałem, że ja powiem tak, żeby to po prostu uciąć tę rozmowę. Wszelkie podania, chodzi o wynajem lokalu, który jest na terenie HDK, trzeba kierować do kierownika jednostki. Tak to wynika. Z uprawnień kierownika jednostki. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, tam jest wyznaczone pomieszczenie po kawiarence do prowadzenia działalności gospodarczej. I bardzo proszę w sprawie wynajmowania lub innej formy udzielania tego pomieszczenia zgłaszać się do pani dyrektor. Ja powiem Państwu, dementując to o jakimś takim sterowaniu, pan sekretarz był świadkiem, kiedy rozmawiałem, gdy doszły do mnie takie informacje z panem sekretarzem, rozmawialiśmy z panią dyrektor HDK i poinformowaliśmy, że ona jest dyrektorem i ona podejmuje decyzję w sprawie wynajmu czy innej formy udzielenia wsparcia. Chodzi o udostępnienie pomieszczenia tego, który może. Znaczy, panie burmistrzu, to pan mi teraz powie, w którym pomieszczeniu nie mogą się odbywać spotkania. Bo najpierw była mowa, że nie mogą się odbywać kawiarence, teraz słyszę, że do działalności tej kawiarence. To jest bardzo proste. Szanowni Państwo, jak składaliśmy z powiatem, to nasz Państwo składali się, to był projekt wcześniej składany i był wyodrębniony, były pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej. To z powiatem również robiliśmy, z tego co pamiętam, ten projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. I z HDK była wyłączona powierzchnia około 13%. Jest takie warunki na Domu Funduszu przy termomodernizacji HDK, że tylko do 15% może być prowadzona działalność gospodarcza w obiekcie. My ograniczyliśmy się do 13%, więc wchodzimy do pomieszczenia kawiarenki. Nie można nie, w kawiarence można, właśnie to jest wyłączone te 13% do prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Nie dostanie się. Czyli na górze to można? Nie można. Można nieodpłatnie, nie można czerpać z tego żadnych środków, ponieważ nie otrzymamy środków finansowych z Narodowego Funduszu, jeszcze raz Państwu przypomnę. To jest kwestia ponad 3 milionów złotych. Jeżeli będziemy chcieli zapłacić wbrew przepisom, a pani dyrektor otrzymała interpretację, bo to się staramy. Proszę o ciszę, proszę Państwa, bo to jest bardzo ważna sprawa, to jest też i dla powiatu ważna sprawa. Walczyliśmy o to na Domu Funduszu. Ja niejednokrotnie byłem i są wytyczne i jeszcze raz było przypominane i pani dyrektor i wszystkim, że nie możemy czerpać korzyści materialnych z tego, ponieważ nie dostaniemy refundacji. Jak Państwo wiecie, trudne mamy sytuacje. Czyli w kawiarence można? W kawiarence można, to jest wyłączone. Na górze można nieodpłatnie? To jest nieodpłatnie. Nie można prowadzić działalności gospodarczej. Ale ja mam taką propozycję, pani.
Proszę rozmawiać w tej kwestii z panią dyrektor HDK. To proszę wywieźć ogłoszenie na drzwiach, że każdy jeden podmiot może sobie korzystać z tego modelu. Ciusowa. Bez względu na to, czy to będzie pan Guziusz, czy to będzie pan Donald Tusk, czy jakiś inny. Traktujemy wszystkich równo. Traktujemy wszystkich równo. To jest Burmistrzowski Dom Kultury, a nie Burmistrzowski Dom Kultury. To pani jest burmistrz. I nikt tego nie podważy, panie Janku, bo pan tutaj różne rzeczy. Ja powiem tak, jest dyrektor, jeszcze raz powtarzam państwu, jeżeli jest kierownik, dyrektor jednostki, to on odpowiada za całość tej jednostki. Ale pan się każdy pan mówi, bo odsyła pani dyrektor do pana, do pani burmistrz, kłani pan tutaj. Ja może poproszę pana sekretarza, żeby potwierdził to. Poproszę panią dyrektor. Dokładnie, no może pan zapytać. Dobrze, proszę państwa, nie rozstrzygniemy, bo nie na przyszłość, na następną sesję będzie pani dyrektor. Dokładnie, chodzi o tego. Ale można prosić o ciszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie burmistrzu, koledzy, koleżanki radni. Ja chciałem podziękować w imieniu wspólnoty mieszkańców Nowoczesnej Wolnej za szybką realizację interpelacji, którą za moim pośrednictwem zgłosił pan Kawalec pod moją nieobecność. Chodziło o wykonanie tego chodnika między ogrodzeniem a blokiem mieszczącym sklep na 7 przy ulicy Polnej. I została tam zlikwidowana niebezpieczna pułapka w postaci zrębu pompy istniejącej kiedyś. Tam był taki występ grupy i groziło to tam no naprawdę w przyszłości jakimś niebezpiecznym wypadkiem czy dziecka, czy osoby starszej. W tej chwili jest fajnie, jest zrobiony chodnik, można się przemieszczać tamtędy i ja chciałbym w imieniu mieszkańców tych bloków, którzy z tego korzystają, podziękować również panu burmistrzowi i panu Zbyszkowi Doleckiemu. Proszę bardzo. Jeszcze ja przepraszam, że drugi raz, mianowicie, ale muszę to poinformować państwa, bo to nie jest zapytane. Wczoraj odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i taką fajną rzecz chciałem powiedzieć. Została powołana zgodnie ze statutem komisja miejska. I wyobraźcie sobie państwo, że gdy oni tutaj usiedli, ja w pewnym momencie tak oczywiście ich wprowadziłem i mówię, moja obecność jest tutaj zbędna, prawda? Oni bardzo delikatnie mnie wyprosili. Przeprowadzili te wybory, zresztą pan Andrzej powiedział, sami przeprowadzili, sami całą dokumentację przygotowali. Mam nadzieję, że na następnej sesji będziemy mogli tutaj już zaprosić przewodniczącego, podziękować Komitetowi Wyborczemu Miejskiemu. A myślę, że na następny rok zobaczymy, jak z inicjatywą będzie tych nowo wybranych ludzi. Jeżeli utrzymają poziom poprzedniej rady, to wówczas będziemy jako rada, myślę, dorosła, starali się im pomóc finansowo w realizacji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może na koniec. Widzimy, że zbliża się jesień, jeszcze tam się sypią. Chcielibyśmy się dowiedzieć naprawdę, Dominik, jak to nam konsensowało, co mamy robić, jeśli gdzie ich wywozić. Co mamy teraz tego więcej, to kontenerów nie wolno sypać, lubię z Dominem. Ostatnio trzeba pochwalić, że przysłał nam decyzję, harmonogramy do wyłożenia lodówek, pralek, innych rzeczy, ten harmonogram. Teraz chcielibyśmy wiedzieć, co z tym mamy robić. Mówiło się o kompostacji wypieków, a teraz jest tego coraz więcej, także informacja przyszła, co mam robić. Szanowni państwo, taka informacja do państwa dostarczona została od razu lotko. Ustawa mówi konkretnie, że jeżeli ktoś jest na posesji, odbiera właściciel, odbiera ten, który wygra przetarg, tak? Czyli PGKM z nieruchomości zabudowanych odbiera, tak? Ci, co są, od razu mówię do zarządców dróg. Zarządcy dróg zgodnie z ustawą działają, tak? Podpisują umowę z przedsiębiorcą, który posiada do tego kwalifikacje i oddaje zgodnie z ustawą. Czyli w tym momencie mamy prawo żądać od MBGK-u, żeby nam stawiał kontenery na liście? Tam macie państwo, od razu odpowiadając, w regulaminie było wpisane, że są worki, tak? Państwo macie... Wory, można to wory, tak? Ci, którzy mają nieruchomości, mogą przygotować kompostowniki. W tym deklaracji państwo mieliście możliwość wskazania, czy macie na swojej działce kompostownik. Można na
własnym nałożaniu. Mają pan działkę, jak tutaj nie ma działki, to co mam zrobić? Jeżeli worki, to była mowa o tym jeszcze przed wprowadzeniem ustawy, że i odbiera to przedsiębiorstwo gospodarcze. Co do pojemników, to też informacja była, kto powinien wyposażyć pojemniki. Myślę, że ta informacja już była. I odbieramy to wszystko, co jest na nieruchomościach zabudowanych, tak, na które mieszkają mieszkańcy, czy zamieszkały, odbiera przedsiębiorstwa, który wygrał przetarg na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i zanim jeszcze dwie krótkie sprawy. Punkcie 8 jest informacja przewodniczącego Rady Budżetowej przez Radę Rady Miejskiej Kutyszowej o oświadczenie majątkowe. Państwo pozwolą, że 3 minuty przeczytam i później informację o informacja przewodniczącego Rady o przedłożonych przez radnych Rady Miejskiej oświadczeniu majątkowym za 2012 rok. Zgodnie z artykułem 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia 2013 roku zobowiązani byli wszyscy radni Rady Miejskiej w Kubiszowie. Wszystkie te oświadczenia majątkowe zostały złożone do przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie ustawowym. Już 6 maja 2013 roku oświadczenia te przekazano do Urzędu Skarbowego w Kubiszowie według możliwości ze względu zamieszkania Rady. Natomiast oświadczenie przewodniczącego Rady Miejskiej zostało przekazane do wojewody lubelskiego. Niezależnie od powyższego, wszystkie oświadczenia majątkowe radnych zostały podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie ich w wydarzeniu informacji publicznej. Otrzymanej w dniu 22 października bieżącego roku informacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kubiszowie stwierdza, że w wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej wystąpiły następujące nieprawidłowości. W oświadczeniu majątkowym za 2012 rok pan Waldemar Kasperkiewicz nie podał tytułu prawnego do mieszkania, nie podał wartości działki oraz nie wskazał adresu jej położenia. W oświadczeniu majątkowym za 2012 rok pan radny Rybina Kowalec podał wysokość kredytu na 22 lutego 2013, a powinien podać na 31 grudnia 2012. W oświadczeniu majątkowym za 2012 rok pan Leszek Piotr Kryszczuk nie podał wielkości przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego oraz nie dołączył kopii zeznania PIT 37. W oświadczeniu majątkowym za 2012 rok pan Andrzej Podlewski nie podał tytułu prawnego do domu, nie wypełnił rubryki w punkcie 2, część A, 2, część A, informacje o mieszkaniu, nie podał tytułu prawnego, jeżeli można oczywiście prosić, nie podał tytułu prawnego i adresu położonego, położenia gospodarstwa rolnego, nie podał też od kiedy jest członkiem Rady Nadzorczej SKOK Brachnickiego i nie wypełnił rubryki w punkcie części A dotyczącej zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tysięcy złotych. W oświadczeniu za 2012 rok Jan Szybakiewicz nie dołączył kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT 37 oraz PIT 0. I tutaj z zalecenia, ale proszę o ciszę, proszę Państwa, proszę. Zalecenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kubiszowie w punkcie 3, zgodnie z artykułem 24h ust. 12 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy, czyli proszę o przesłanie informacji do Spiszego Urzędu o skorygowaniu błędów przez osoby zawodowe oświadczenia. Tyle z mojej strony, proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Na podstawie artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 kwietnia 2013 roku byli zobowiązani zastępca burmistrza, sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, razem 28 osób. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie ustawowym. Kopie oświadczeń majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Oświadczenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W złożonych oświadczeniach stwierdzono następujące nieprawidłowości. Pan Waldemar Witkowski podał dochody niezgodne ze złożonym PIT-em 37 oraz nie dołączył kopii PIT-u 0. Pani Maria Jastrzębska, brak podpisu. Pan Artur Szumiata nie podał
wielkości przychodów i dochodów z gospodarstwa rolnego. Pani Bożena Borna Musiel nie podała tytułu prawnego do domu i mieszkania. Wymienione wyżej osoby zostały wezwane do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania. Dziękuję bardzo. Zapraszam na teraz przerwę.